I od razu na lewo. O właśnie. Ładnie. O Jezu. Pedały trzeba ogarnąć. I od razu na lewo. O właśnie. O kurwa. Ciasno. W takich miejscach też staram się biodra mieć luźno i je, wiesz, kierować tam, gdzie muszą jechać. Razem z zakrętem. Co oni tu zrobili? Okej. Troszkę za mało do tyłu, bo można było to bardziej miękko zjechać. Jedziesz. Tu będziesz miał tego dropika. Pięknie. Super. No mega sprawnie, ładnie. Co odbierać? Sprawnie. Dobrze.
to sobie tu gdzieś przystań na boczku na trawie. Takie rzeczy traktuj jak dropa, żeby szybko wyjść i potem szybko się odprostować, bo lądujesz w korzenie i kamienie, nie? I ucz się ogólnie trasy, co gdzie jest i jak wygląda. To jest istotne. Dobrze. Ale ładnie, tylko troszkę jeszcze szerzej mogłaś, bo wjechałaś tak centralnie w środek zakrętu, nie? Więc albo wtedy ciąć po lewej, albo tak skrajnie po prawej. I jeszcze miałaś 20 centów niecałe. Bo zjechałaś bardziej w środek bandy i ciężko było zrobić wtedy zakręt. I tak, bo nie wyszłaś do tyłu. Aż tak jak powinnaś, tu jest pełen zakres. Dupa do opony. O właśnie, widzisz? Nawet takie pionowe rzeczy, jeżeli dobrze wyjdziesz, to zjeżdżasz bez problemu sobie, nie? Stabilnie i cię nie szarpie wtedy. I jest wtedy git. Spoko. Kasia, zjedź tu. Spoko. Konesans i asekuracja. Coś jeszcze widzisz. Bym był wdzięczny. Ja sobie zobaczę teraz. Na luzie. Ładnie. Więc trzeba celebrować je w ten sposób, że super, udało się zjechać tak jak być powinno, jest mega. Nie pamiętasz trasy i wjeżdżasz na śliskie korzenie. To było zjeżdżalne. To było tu zjeżdżalne. Uważaj po prawej. O właśnie, pięknie. Super, ładnie, ładnie, pięknie. To było subcio.
kamień tu w prawo. Świetnie. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Luźny kamień. Już nie ma go. To jest właśnie umiejętność oceny sytuacji. Lewa noga jest chujowo. To jest właśnie umiejętność oceny sytuacji, kiedy należy hamować i się zatrzymywać. Ale mnie prawie kciuk napierdala. Czego? No to jest to, co nie zada pozrywane. Od hamowania. I ściskania kierownicy niestety. O właśnie, dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. Super.